Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gwarantowane paczki z gwarantowanymi informami. Mam przygotowanych 6, ale jeszcze zanim zaczniemy otwierać je, chciałem wam po prostu pokazać informy, które sprzedałem w klubie, które kupiłem od miesiąca, dwóch kupowałem. Na każdym jest po 5-6 tysięcy profitu, tak? Mniej więcej. Na tych wyższych, tą kartę na przykład kupiłem za 12 tysięcy, także mam tutaj 17 tysięcy profitu. Tą kartę też kupiłem za 11 chyba bodajże, jak Troll Team of the Week. No i tutaj jeszcze sprzedaję resztę, że tak powiem, która mi została. I resztę, którą miałem, po prostu zrobiłem sobie tych 6 paczek. Jeżeli wy chcecie sobie zrobić taką paczkę, to koszt takiej paczki jednej jest około 60 tysięcy końców w tym momencie. Także no tanie, no i, tanie to na pewno nie jest. Ale postanowiłem zaryzykować i zrobię jeszcze jutro sobie dwie, które zostawię sobie. Myślę, że kilka osób z was nie ma też taki plan, żeby zostawić sobie na następny Team of the Week, ale radzę wam nie otwierać tego w następny Team of the Week, bo po prostu masę ludzi ma taki sam pomysł i tych kart, jak Team of the Week wyjdzie, masę ludzi otworzy po prostu razem z wyjściem Team of the Weeka i tych kart z nowego Team of the Weeka będzie masę na rynku od razu po jego wyjściu. Więc jeżeli chcecie sobie zatrzymać takie paczki, to radzę wam podtrzymać je 2-3 tygodnie, 3 tygodnie najlepiej, bo za 4 możliwe, że wyjdzie jeszcze raz takie samo SBC, bo no święta po prostu, tak? No i dobra, to chyba tyle. Jeszcze odcinek z inwestycji, jakie robię na Black Friday, Cyber Monday po prostu, tak? Z tego Team of the Weeka będzie jutro na kanale. Tak samo jak zapraszam was przy okazji już na jutro, na jutrzejszy Cyber Monday. Będzie podejrzewam tak samo jak Black Friday. Od 15 będą flash SBC, tak? Co godzinę, co dwie. Także 10-15 maksymalnie po wyjściu SBC będzie u mnie na kanale, tak? I pokażę, powiem wam, w które platformy będę inwestował. Nie powiem wam jeszcze, które dokładnie kupię, bo to będzie zależało po prostu od tej godziny, co będę to kupował, który będzie akurat najtańszy, tak? Na którego się zdecyduję. Ale na pewno platformą, który jest warty inwestycji, jest Gardi. Teraz kurczę strzelił wczoraj dwie bramki, więc może dostać kolejnego informa. Byłoby to nie za dobre, ale i tak myślę, że ta karta pójdzie zdecydowanie w górę, bo no, święta będą na pewno SBC, które będą wymagania, gdzie będzie potrzebny inform z dużą ceną, a kart jest teraz najtańszy, jest dużo tańszy od 87 następnego informa, tak. I kolejny inform jest Dante, który chodzi około 20 tysięcy teraz. Też myślę, że około 30, może nawet trochę więcej będzie kosztował za parę tygodni. Kolejnym informem jest Insignia, który wczoraj kosztował 55 tysięcy. Dzisiaj już jego cena poszła do 60 paru. Także ceny idą w górę już. Ale jutro podczas Cyber Monday będę po prostu snajpił chyba i tak w taki sposób będę kupował. Tak. Kolejny jest Rafael, który polecam. Tak samo jak Dante mniej więcej. Kolejny jest Pastore, który jest najtańszym. Oceniam na 85, o chyba nie wiem, 6 czy 8 tysięcy tańszy od kolejnego. A karta jest naprawdę no, dobra, tak? 4x4, całkiem dobra, tak? Argentyna. Wilson też jest dobry. Myślę, że też może pójdzie jego karta do góry. Kosztuje około 23-4 tysięcy. No i chyba tyle, tak? Może jeszcze Cruze, nie wiem, czy mówiłem o nich, panie. Też 84 oceniona karta. No i jak ktoś ma więcej kasy, no wiadomo, Vidal czy Hazard, Pogba, ich ceny na pewno pójdą do góry. No ale to już o tym to chyba nie muszę mówić, bo ludzie, którzy inwestują w takie karty, na pewno wiedzą, co robią, tak? No i dobra, to co, otwieramy te paczki. Mam nadzieję, że trafimy jakiegoś Pogba czy Vidala, to byłoby niesamowite, tak? Dobra, lecimy z pierwszą. Żeby była flaga Belgii, Francji albo Chile. Niemcy, Kruse. No okej. Dobra, ja sobie po prostu te informy już zostawiam. Mówię, jeszcze raz zrobię dwie paczki z tych SBC, a resztę już zostawiam tych informów, co by nie było. Adebayor, o rany. Dobra, to ta karta na pewno pójdzie do SBC już.
Chyba nie ma szans na trafienie takiego pobycie hazarda. Za pięknie by było. Znowu Adebayor, nie wierzę. Co na listę transferową. Trzy paczki do końca. O jajku. Anglia, Wilson, ok. Wilson może być. Może pójdzie, mam nadzieję, że pójdzie. To statystyki naprawdę fajne. Teraz aktualnie mówię, tak mówiłem wcześniej, około 24 tysięcy, tak? No ale nie tego szukam, tak? Mówiłem. Ok, dwie paczki do końca. No cóż, na razie 240 tysięcy w plecy, że tak powiem. I została ostatnia paczka. No szansa chyba jest bardzo mała na trafienie, jak widzicie, Pogby, nie wiem, Hazarda, Nainggolana, Vidala. No ale może się poszczęści, no cóż, zobaczymy, tak? Otwieram. No cóż no. Jeżeli robicie takie paczki, no to życzę wam powodzenia. Ja jestem jakieś 250 tysięcy w plecy. Odrobię się za.